śmieszne. No. Żeby go emocje nie zjadły. Jolka, Jolka, pamiętać lato ze snu, gdy pisać tak mi źle. Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób, nie zostawiaj tu samy, no nie. Znakomity po prostu ratunek. Żeby rząd wciąż o benzynę, gnałem przez noc, silnik rzeźnił ostatkiem sił. Aby być znowu w tobie, śmiać się i kląć, wszystko było tak proste w te dni. Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak, niechaj Bóg wyprostuje mu sny. Świetny. Powiedziałeś, że nigdy aż tak słodkie były jak krew twoje łzy. Felicjanie mówię. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór bardzo. Co za finał w ogóle, no, tego odcinka ratunku. No, naprawdę, Małgosiu. No dałeś czadu, po prostu to jest nieprawdopodobne. Wychodzisz na tą scenę i po prostu widać, że w tobie są takie pokłady poważnych przemyśleń bardzo głębokich. I jestem szczęśliwa, że tak umiesz z tego skorzystać. I że nasi trenerzy dają ci narzędzia do tego, żebyś czad tutaj taki bardzo dziękuję i powiem, że korzystam pełną gębą. Tak, tak, i my też. Proszę bardzo. Odwaliłeś po prostu coś nieziemskiego. Dbając o aktorskie detale, które, no tu byłeś najbardziej ogołocony z wszystkich uczestników. A mimo tego pan Felicjan przyszedł, więc szapoba, chylę czoło, bo wyjmę to może Gosi z ust i nieraz to mówiła, ten program jest dla takich jak ty. Tak. I nie zjadła cię trema i trzymałeś do końca technikę. No brawo, no rewelacja. Po prostu. Rewelacja. To jest fajne, że mogę tutaj być, mogę się troszeczkę powylewać, a jak widzę, państwo nawet klaszczecie, także wiecie. Kasiu? Ogromnie się cieszę, że ty możesz zupełnie inne swoje, dużo szersze możliwości wokalne pokazać w tym programie. I jeszcze z jednej rzeczy się bardzo cieszę, bo mam wrażenie, że w całości już w tej chwili panujesz nad swoimi emocjami, a wręcz przekułeś je na bardzo świadome wykonanie swojego pięknego zadania aktorskiego. Bardzo dziękuję. I zrobiłeś to znakomicie, nie mówiąc już o wokalu, który był po prostu no, powalający, naprawdę. No i Kacper, ostatnia ocena dzisiejszego wieczoru. Myślę, że żeby zaśpiewać taki utwór o takim ładunku emocjonalnym i zaśpiewać go tak, żeby wszystkich nas coś szarpnęło za serce i za duszę, to trzeba mieć wielki talent i umiejętności wokalne. Żeby zaśpiewać w ten sposób, naśladując głos kogoś innego i odwzorowując ten głos w każdym detalu, załamaniu, braku oddechów, artykulacji, no to już jest naprawdę niebywałe. A żeby jeszcze do tego zagrać artystę, który śpiewa swój wielki przebój po 30 latach i wchodzi na scenę z całym bagażem swojego wieku i swojego życiowego doświadczenia, to jest, Paweł, mistrzostwo. Chylę moją głowę przed tobą. Dawaj szczadu! Felicjan Andrzejczak, czyli...
Gentlemen.